Witam Was wszystkich. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chciałabym Wam powiedzieć o tym, co najważniejsze, o miłości Bożej. Chcę Wam powiedzieć o miłości, która jest możliwa tylko w Bogu. Chcę Wam powiedzieć o bezpieczeństwie, o tym prawdziwym bezpieczeństwie, które możemy mieć tylko w Bogu. Nikt i nic nie jest w stanie dać Wam prawdziwego bezpieczeństwa. Jesteś na tej ziemi na chwilę. Czy będziesz tutaj żył 5 lat, 10, 50 czy 100? To jest wszystko chwilę. Jesteśmy pyłem i znikamy z tej ziemi. Nasze ciała się rozkładają, ale jest wieczność i możecie spędzić wieczność z Bogiem. Ale warunkiem jest to, że przyjmiecie to, co się już dokonało 2000 lat temu. Na krzyżu Golgoty. Bóg wysłał swojego Syna Jezusa, aby umarł na krzyżu Golgoty. I On umarł za każdy grzech. Za każdy grzech, który został popełniony, za każdy grzech, który zostanie popełniony. Czy Ty przyjmiesz Jego ofiarę do swojego życia, czy nie? On za ten grzech cierpiał. On poniósł tą winę. Bóg odwrócił się od Niego. Jezus, gdy umierał, zawołał: Boże, czemuś mnie opuścił, bo stał się grzechem za Ciebie. Ja przyjęłam to i Bóg dał mi życie wieczne. Mam poczucie bezpieczeństwa, mam poczucie sensu. Wiem, że niezależnie od tego, co się zdarzy, będę z Bogiem na wieczność. I Ty możesz mieć to samo. Więc nawet jeżeli teraz nie jesteś gotowy na podjęcie tej decyzji, zapamiętaj moje słowa. Jedyną wartościową naprawdę rzeczą, która może Ci się przydarzyć w życiu, jest osobiste spotkanie z Jezusem. Nic innego nie ma sensu. Cokolwiek innego dzieje się w Twoim życiu, jak świetnie by się nie układała Twoja kariera, to jest po prostu nicością. I przyjdzie taki moment, gdy będziesz starym człowiekiem, jeżeli tej starości dożyjesz, odwrócisz się wstecz i spojrzysz na swoje życie i się zastanowisz, czy było warto, czy przeżyłam je właściwie. I nic tak naprawdę nie może spowodować, żeby twoje życie było przeżyte właściwie, jeśli nie spotkałeś osobiście Chrystusa. Tylko spotkanie z Chrystusem może nadać Twojemu życiu sens. Tylko Twoje spotkanie z Chrystusem, osobiste spotkanie z Chrystusem, może spowodować, że przeżyjesz z Nim wieczność. Nic innego. Żadne uczynki, nic co robisz, nic co Ci się wydaje bardziej właściwe lub mniej właściwe, nie jest w stanie dać Ci życia wiecznego. Ja byłam, zanim poznałam Jezusa, byłam osobą bardzo, bardzo smutną, miałam depresję, miałam duży problem z depresją i Bóg mnie od tego uwolnił. Lekkość, która przyszła do mojego życia, radość i poczucie bezpieczeństwa są nieporównywalne z niczym. Nieporównywalne z niczym. Bo nawet jeżeli układa Ci się życie rodzinne, to w zasadzie jaki jest cel, żeby mieć dzieci, żeby się rozmnożyć? A jaki jest cel życia tych Twoich dzieci? Żeby się znów rozmnożyć, żeby kolejne pokolenie zaistniało. A jaki jest cel z życia tego kolejnego pokolenia? No i taki, żeby kolejne pokolenie mogło zaistnieć. I co? I wszyscy ci ludzie pewnego dnia umierają. I jeżeli nie ma w twoim życiu spotkania, osobistego spotkania z Jezusem, to po prostu tak zwyczajnie umrzesz. Ale niestety twoje istnienie się nie skończy. Bo jeżeli nie przyjmiesz Jezusa, to spędzisz wieczność niestety w innym miejscu. Jak otworzysz Biblię i poczytasz, to się dowiesz. Ale pewnie się domyślasz. Życzę Wam wszystkiego najlepszego.